Proszę o zajęcie miejsc. Dzień dobry, witam serdecznie zgromadzonych wszystkich Państwa w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Wznawiam 41. sesję Rady Miejskiej w Złotowie. Stwierdzam prawomocność obrad. Dzisiaj pracuje w sali sesyjnej 14 radnych. Nieobecna jest pani Agnieszka Jęsiek-Barabasz. Na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję radnego pana Janusza Justynę. Panie Januszu, czy pan wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. I przejdziemy do przyjęcia porządku obrad. Porządek obrad został państwu dostarczony na skrzynki pocztowe. W międzyczasie został złożony wniosek pana burmistrza o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Złotów współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego. Czy są pytania do tego punktu? Nie widzę, zatem przejdziemy do przegłosowania samego wniosku. Wniosek złożony przez burmistrza miasta Złotowa w sprawie rozszerzenia porządku obrad przedmiotowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złotowie o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Złotów współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcia umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego jako punkt 5 porządku obrad. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymuje? Kto jest przeciw? Dziękuję. Zagłosowało 14 radnych, 14 głosów za. Wniosek został przegłosowany i za chwilę przejdziemy do głosowania całego porządku obrad. Przed nami przyjęcie porządku obrad na nadzwyczajnej 41. sesji w Złotowie wraz z przyjętą zmianą. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowali wszyscy radni. 14 głosów za, 14 głosów za. A więc porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci porządku obrad, podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Otwieram dyskusję. Nie widzę pytań. To ja mam pytanie tutaj do pana burmistrza, którego witam. Jest dzisiaj pan burmistrz z nami podczas sesji, ponieważ na początku marca składałem pismo w sprawie wyznaczenia innego terminu niż pierwotny termin sesji nadzwyczajnej 9 marca, gdzie wskazywałem, aby usunąć te wszystkie nieprawidłowości, które zostały wskazane przez RIO, Regionalną Izbę Obrachunkową, przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pile i żeby dokonać stosownych zmian w przedmiotowej sprawie. W materiałach sesyjnych, które otrzymaliśmy, poza zmianami, które wskazuje RIO, są także inne wydatki, inne zmiany, szczególnie wydatki w załączniku numer 2. I teraz chciałbym spytać, z czego one wynikają i czy mogę poprosić o odpowiedź tutaj pana burmistrza w tej sprawie. Dziękuję. Przewodniczący, szanowni radni, wniosek, który złożyłem o zwołanie tej sesji, służył temu, aby rzeczywiście dokonać przede wszystkim zmian i doprowadzić do zgodności obu dokumentów projektu uchwały oraz wieloletniej prognozy, i to za sprawą pracy pani skarbnik zostało przygotowane.
Macie Państwo gwarancję, że w tych dokumentach wskazane w uzasadnieniu uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały uwzględnione? Oprócz tego, w związku z tym, że czas płynie i mamy już marzec, a w międzyczasie podpisaliśmy umowę o przyjęcie środków 16 milionów z funduszy norweskich, weszliśmy w etap kolejny, czyli weszliśmy w zapowiadane przyjęcie dodatkowych środków z pomocy technicznej, o której to też nie jest jakiś tam nowum, bo mówiliśmy o tym wielokrotnie. Mówiliśmy też o zadaniach, które w ramach tej pomocy technicznej, która jest wsparciem w 100% finansowanym ze środków norweskich na opracowanie dokumentacji technicznej. Dziś możemy powiedzieć, że to jest kwota ponad 2 miliony 100 złotych, rozdzielona 2 lata. Zmiany te uwzględniają część zadań, które już są tam wprowadzone za ponad 800 tysięcy i widzicie to również w projekcie. Ja przypomnę przy tej okazji, jakby jakich zadaniach w ogóle mówimy, żebyście Państwo mieli obraz, co z tej pomocy technicznej dokumentacyjnie zrobimy, ponieważ wielokrotnie podejmowaliście też niektóre zagadnienia. Od tych najważniejszych zacznę. Będzie tam opracowanie audytu natężenia ruchu na terenie miasta, przepustowości miasta i w potrzebie też przygotowania miejsc parkingowych. Ten audyt ma być podstawą do budowania sieciowania ścieżek rowerowych, ale ma być podstawą też do wytycznych dotyczących ewentualnie planowania rozwiązań związanych z budowaniem obwodnicy miasta Złotowa. Oczywiście jest to wysiłek wieloletni i wysiłek nie tylko dla naszego samorządu, jednak trzeba dysponować pewnymi analizami co do obciążeń odpowiednich dróg, części miasta, żeby móc wypracować pewne strategie i to opracowanie jest tutaj zawarte. Następna kwestia to jest studium. Do studium przystąpiliśmy i je zmieniamy. Mamy je w budżecie ze środków własnych, ale udało nam się koszt opracowania, czyli aktualizacji studium, nad którym właśnie my pracujemy, mamy wyłonionego wykonawcę, a również będziemy finansowali z tej pomocy technicznej. Kolejnym zagadnieniem jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Jastrowskiej. Mówimy dużo o terenach inwestycyjnych przy ulicy Powstańców, czyli tam przed Bykwidem, ale tutaj mówimy o terenie, który leży naprzeciwko Pałacu Działyńskich. Wreszcie plaża miejska. Jak Państwo wiecie, mamy przygotowaną przed laty koncepcję, program funkcjonalno-użytkowy. Dziś chcemy przejść krok dalej i na podstawie tego programu przygotować dokumentację techniczną do pozwolenia na budowę. Kolejne to jest zagospodarowanie terenu przy jeziorze Proboszczowskim, a więc kolejne piąte jezioro, nie mające jeszcze żadnej jakby funkcji. Podczas prac nad funduszami norweskimi z inicjatywy mieszkańców wyszedł projekt z przygotowania promenady dostosowanej do uprawiania dyscypliny race runningu w Złotowie. Generalnie to jest mocno przedyskutowany projekt z fundacją, która się tym zajmuje, Fundacją Złotowianka i w części ma uwzględniać ich potrzeby, aby Złotów stał się silniejszym ośrodkiem rozwoju tej dyscypliny. Kolejne zadanie to jest biblioteka. Biblioteka przyjazna bez barier. Wiemy, że ona mogła być całościowo realizowana, ale to był efekt naszych dyskusji, aby ten projekt norweski realizacyjnie był zmniejszony o te środki własne, więc dokumentację techniczną na przygotowanie dostępnej biblioteki zawieramy w tej części. Wreszcie dwa zagadania dotyczą, no to są jeden temat, to jest park Góra Wilhelma jako przygotowanie kompleksu ze strzelnicą, ale nowa aranżacja tej przestrzeni, dawnego składowiska, dlatego mamy oddzielnie wyasygnowane tutaj środki na badania gruntowe, aby sprawdzić nośność tego gruntu i ewentualnie przyjąć rozwiązania zmierzające do przygotowania tam strefy rekreacyjnej. Prawdopodobnie najbardziej takie pomysły, które zostały tam złożone przez mieszkańców i wprowadzone do funduszy norweskich, to jest przygotowanie nowej przestrzeni do disc golfa, odtworzenie też punktu widokowego na Górze Wilhelma, rozbudowa strzelnicy i stworzenie takiego miejsca spotkań. A więc zadanie, które tu wpisujemy, to jest uzyskanie pozwoleń na budowę, na wykonanie tych zadań. Następny temat to przyjazny budynek komunalny. To jest część, która jest na ulicy Partyzantów.
tam u radnego pana Zająca temat, który chcemy przejąć. To między innymi po sąsiedzku zamierzamy tam urządzić budynek komunalny i przygotować dokumentację techniczną w ramach tego projektu. Oprócz tego mała retencja w Złotowie. Będziemy przyglądać się różnym obiektom i zagłębieniom, którym moglibyśmy retencjonować, a więc gromadzić wodę deszczową. Przy okazji robiąc drugi projekt, czyli tak zwane miejskie parki kieszonkowe, to jest dzisiaj takie wyjście naprzeciw zmian klimatu i jakby tworzenie nowych, przyjaznych mieszkańcom stref zieleni. To będzie aranżacja skwerów i terenów zielonych na terenie miasta i opracowanie tej dokumentacji na rzecz przyszłych realizacji. No i chyba tutaj jedno z ostatnich zadań to będzie opracowanie strategii w ogóle gospodarki wodą w mieście i kwestia inwentaryzacji terenów zielonych. To jest w ogóle ważne zadanie w tych czasach. Po ostatnich wichurach bardzo się namnożyły wnioski ze strony mieszkańców w trosce o swoje życie, mienie, zdrowie. Składają wnioski o wycinkę drzew. Dzisiaj chcemy zaproponować mieszkańcom kompleksową analizę stanu zdrowotnego wszystkich drzew z udziałem takich nowoczesnych technik satelitarnego oceny stanu i uzupełnionego inwentaryzacją z gruntu, inwentaryzacją terenową. To zadanie już mieliśmy, teraz ono wybitnie jakby się uzasadnia wobec tej, mówię, tej paniki, którą jest dzisiaj ta lawinowa ilość wniosków o ogławianie i o wycinanie. Jak wiemy, nie możemy sobie na to pozwolić, żeby rozzielenić to miasto. Rozwijamy ten program w przeciwną stronę, dlatego on będzie miał tutaj duże znaczenie. I zadanie, które też staje się obligo, to będziemy też, uwzględniamy je tutaj, przypominam, ze strony środków funduszy norweskich w 100% finansowane, to inwentaryzacja stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, instalacji do spalania różnego rodzaju paliw w domach prywatnych. To musimy taką wiedzę posiąść. Wiemy, że do czerwca wszyscy Państwo musicie wskazać, jakie macie źródło ciepła w domu. To będzie poszerzony proces badania takiego. Oprócz tego mamy obowiązek przygotować program gospodarki niskoemisyjnej i tu też jest finansowanie tego programu oraz programu zaopatrzenia w ciepłą energię elektryczną i paliwa gazowe. Ostatni punkt, który tutaj wprowadzamy, co wszystko, jak mówię, daje kwotę ponad 2 300 000, to jest opracowanie miejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu. To jest obowiązek dla większych miast, mniejsze mogą o to wystąpić. My to zadanie chcemy zrealizować, zakładając perspektywicznie, że będzie ono obowiązkiem za chwilę dla innych i w ten sam sposób właśnie do tego chcemy podejść, tak jak podeszliśmy do projektu Dostępna Szkoła, gdzie chcemy obiekty publiczne już nie tylko nakazem, ale przygotować do dostępności dla osób niepełnosprawnych. Także te zmiany, o te zmiany pytał radny Koronkiewicz, została odpowiedź właśnie w tym zakresie. Ten stan tego projektu budżetu, tych zmian właśnie uwzględnia głównie te kwestie. Dziękuję. Właśnie chciałbym jeszcze nawiązać do odpowiedzi, którą udzieliła pani Starnik radnemu Krzysztofowi Koronkiewiczowi. Chodzi o dział 700 i kary odszkodowania grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych oraz fizycznych i innych jednostek organizacyjnych. Tam jest zwiększenie aż o 330 tysięcy złotych. To dotyczy przejęcia z mocy prawa działek przy ulicy Krysowiaków. Czy można byłoby przybliżyć ten temat? Czemu aż o taką kwotę zostały dodane te wydatki? Bardzo proszę, pani Jadwigo, odnieść się do tego. Czy mnie słychać? Słychać? Szanowny panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni. Z tych materiałów, które tutaj otrzymałam od pani, która zajmuje się u nas nieruchomościami, wynika, że przeprowadzono negocjacje z mieszkańcami przy ulicy Kresowiaków i zostały wycenione działki, które chcielibyśmy przejąć jako gmina pod budowę drogi. Z tego wykazu wynika, że dwoje właścicieli właściwie, czy dwa podmioty, to są podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, więc to jest paragraf 4600, a pozostała ósemka to są osoby fizyczne i po wynegocjonowanych cenach w paragrafie 4590 ujęto właśnie taką kwotę, która potrzebna jest na dokonanie wypłat odszkodowań.
Jeszcze może, jeśli można tutaj, chciałabym uzupełnić wypowiedź pana burmistrza, bo tak naprawdę pana pytanie dotyczyło tego, dlaczego te zmiany do budżetu są szersze niż te, które zostały jakby określone wymogami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Otóż no, musiały być rozszerzone z tego względu, że sytuacja przed półtora miesiącem gminy była zupełnie inna. Z tego względu, że od tego czasu mamy przecież już sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe za rok 2021 gotowy i też sprawozdanie finansowe gminy. Zmienia to sytuację diametralnie o tyle, że możemy wskazać zupełnie inne źródła przychodu, jeśli chodzi o finansowanie planowanego deficytu. Jak państwo wiecie, czy czytaliście może te uwagi Regionalnej Izby, jedna z tych uwag dotyczy właśnie źródła finansowania deficytu. Wyjaśnię może, co tutaj zaszło. Ponieważ przy zmianie uchwały budżetowej w styczniu nie mieliśmy jeszcze gotowych właśnie sprawozdań budżetowych, ale sądząc po rachunku bankowym i po wstępnych wyliczeniach, jeśli chodzi o realizację dochodów i wydatków, widzieliśmy już, że nie skorzystamy w roku 2021 z pieniędzy, które zostały nam jako nadwyżka na koniec roku 2020. No i mając na uwadze też zawsze tutaj, tak jakby, no nie wiem, powiedzmy, że zarzut czy uwagi, że mając ileś tam pieniędzy na koncie i wiedząc, że dysponujemy jakimiś tam środkami, wpisujemy zawsze jako źródło finansowania kredyt. Postanowiliśmy, to znaczy ja tutaj zaproponowałam, że może rzeczywiście zrobimy tak, że jeśli na koniec 2020 roku pozostały środki, które nie zostały zaangażowane w całości finansowanie deficytu roku 2021, a deficytu nie było, tylko nadwyżka, to więc spróbujemy tymi środkami zapisać, że będziemy finansować deficyt roku 2022. Część z tego została przez Regionalną Izbę zaakceptowana. Pisaliśmy w tej sprawie wyjaśnienia. Wydawało mi się, że jakby ta część dotycząca 1 100 000 zł, no nie chciałabym tutaj zaciemniać obrazu, więc nie mówię szczegółów, że ta może zostać również uznana, ale okazało się, że nie. W związku z tym, ponieważ ta uwaga została tutaj sformułowana, zmieniamy źródło finansowania deficytu w taki sposób, jakie macie państwo określone w tych zmianach do uchwały budżetowej. Poza tym, no tak jak mówił pan burmistrz, no życie idzie naprzód. Jeśli chcemy rzeczywiście realizować zadania, które mamy przyjęte w tym budżecie, to nie ma co zwlekać, bo przyjęcie jakby tych zmian, raz, że technicznie to się już po prostu nie da, bo to jest tak, jakbyśmy wchodzili do tej samej rzeki. A druga sprawa, no musimy przyjmować te dochody, które możemy do budżetu włączyć, ale też zapisać środki na wydatki, które chcemy realizować. I to wszystko na bieżąco, ponieważ jak państwo wiecie, czas goni, a na realizację tych wszystkich projektów no nie ma już jakby za dużo rezerwy. No poza tym chciałam powiedzieć, że jakby ten wniosek pana nie ma żadnego oparcia w przepisach prawa. Pamiętam, że w zeszłym roku też była taka sytuacja. Domagaliście się państwo jakby przy pierwszej zmianie uchwały budżetowej, żeby wprowadzić najpierw poprawki, ja już nie pamiętam jakie one były, ale chyba nie było ich dużo, a później dopiero zrobić zmianę dotyczącą bieżących zmian wynikających z aktualizacji budżetu. No tak się nie stało. Zrobiliśmy też zmianę w uchwale budżetowej i dochodów i wydatków, która korygowała te błędy wskazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, ale też uwzględniała bieżące potrzeby i to zostało uwzględnione, przegłosowane przez państwa i zostało przyjęte. Praktyka i nasza i we wszystkich samorządach również jest taka. Po prostu te uwagi, które są, należy uwzględnić, to z tym raczej nie polemizujemy. Jak jest taki nakaz, to po prostu robimy, ale każdorazowo i przy uchwalaniu budżetu, przy wcześniejszym przedłożeniu projektu budżetu na dany rok, przy uchwalaniu budżetu i przy jego zmianach zawsze aktualizujemy to o bieżące potrzeby.
Jeśli macie Państwo tutaj pytania konkretne, to na te pytania odpowiem, ale no nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli w ten sposób jakby dzielić zmiany, czyli najpierw dokonywać tych korekt, których wymagamy. Zresztą nie są tutaj duże, jeśli chodzi o ten rok 22. Tam jest właśnie ta kwestia przychodów i w jednym momencie wskazanie jest, że dostaliśmy pieniądze w 21 roku, w związku z tym to nie może być dochód 22 roku, a musi być przychód. A reszta to są takie, powiedziałabym, poprawki kosmetyczne, jeśli chodzi o uchwałę budżetową, które no, nie powodują tutaj dużych zmian w budżecie. No, inna sprawa jest z wieloletnią prognozą finansową. Tam mamy też wskazanie, że należy poprawić, ale tutaj przynajmniej na tą chwilę wydaje mi się, że ten projekt, który był przedłożony w styczniu, no, zawierał, czy był zgodny z propozycją zmiany uchwały budżetowej na ten czas. No, w tej chwili należało projekt WPF-u, tego nowego, również dostosować do zmian, które przedkłada pan burmistrz. Ja dziękuję. Czy są jeszcze pytania ze strony państwa radnych? Pan Krzysztof Korunkiewicz. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście. Ja mam trochę więcej takich pytań, bo to dziś dyskutujemy nad budżetem i wydatkach. I nad kwestią też ostatniej kontroli RIO. Wiadomo, że sprawy budżetowe to są związane z wydatkami miejskimi, czyli pieniążkami praktycznie można powiedzieć mieszkańców naszych. A ostatnia kontrola z RIO pokazała, że no nie do końca są one uzasadnione, dobrze wydawane. Więc mam tutaj kilkanaście właściwie pytań wraz z budżetem, których chciałbym no nie do końca się z panią Jadwigą zgodzić, no, ale to przedstawię za chwileczkę. Najpierw chciałbym się odnieść do tych wniosków, które były wprowadzone przez RIO. No i ostatnio nawet lokalna prasa się tym zainteresowała i dlatego postanowiłem sobie tak to przyjrzeć się bardziej. Dostaliśmy nawet odpowiedź z Urzędu Miasta i mam kilka pytań, które złożę je na piśmie, bo wiem, że pan burmistrz dzisiaj mi na pewno na to nie odpowie, a wolałbym też mieć to na piśmie. Więc pierwszym pytaniem będzie takie, że z jakich środków zostały wypłacone dodatki specjalne dla pani Małgorzaty Chłodowskiej? Drugie, dlaczego inspektor do spraw obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego otrzymał za pełnione funkcje gminnego koordynatora szczepień dodatek w wysokości 500 zł przez 8 miesięcy, co daje kwotę z ZUS-em 4800 zł, skoro wydaje się, że te czynności są w jego zakresie obowiązku? Trzecie, dlaczego pani Chołodowska otrzymała dodatki specjalne za każdy projekt? Łącznie przez te lata dostała 126 522 zł plus koszt ZUS-u 21 749 zł, co łącznie daje kwotę 148 271 zł. Czwarte pytanie, dlaczego pani skarbnik, zastępca skarbnika, podinspektor do spraw rozliczeń projektów, kierownik referatu gospodarki przestrzennej, inspektor do spraw remontu, sekretarz, inspektor gospodarki do spraw przestrzennej, inspektor do spraw kadr, inspektor do spraw rozwoju, kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, podinspektor do spraw promocji otrzymali dodatki za przygotowanie funduszy norweskich? Jakie były zadania poszczególnych osób i dlaczego otrzymali dodatek, jeśli realizacja zadań w ramach funduszy norweskich jeszcze nie nastąpiła? Z tabeli, której otrzymaliśmy, wynika, że wyżej wymienione osoby otrzymały w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 łącznie 51 tysięcy złotych plus koszty ZUS-u 10 tysięcy, co łącznie daje kwotę 61 tysięcy złotych. Czy nadal są one wypłacane, te dodatki? Piąte pytanie, czy opracowany program rewitalizacji dla gminy miasta Złotów na lata 2017-2025 nie mieści się w zakresie czynności kierownika referatu gospodarki nieruchomościami i ekologii, tylko trzeba dodatkowo płacić dodatek specjalny w wysokości 6 690 zł plus ZUS 1300, czyli razem 7990 zł. Jakie dodatkowe czynności wykonywała pani Chołodowska przy zadaniu związanym z montażem paneli fotowoltaicznych w szkołach? Mam nadzieję, że sama nie przekręcała. Siódme. Realizowany będzie program Dostępna Szkoła. Czy już ktoś dostaje dodatek specjalny? Jeśli tak,
to kto i ile. Ósme, kto otrzymał wynagrodzenie ze środków projektów i proszę o przedstawienie dokumentów, jak wyglądały podział środków na tak zwaną obsługę projektów. To będzie złożone, panie burmistrzu, w biurze, do pana to dotrze. To jest tak z tych pytań, takich tych, bo to są jednak duże kwoty. Można powiedzieć, bo pominąłem obliczanie tych, którzy podostawali po 200-300 zł, bo to już tak kwoty były takie mniejsze, ale łącznie prawie 300 tysięcy lekką ręką zostało wydane, a można było spożytkować je na pewno o wiele, wiele lepiej i dla mieszkańców, a nie do kieszeni. No już tutaj już nadmienię, że pani burmistrz, no to całkowicie już jest hiciorem. To nie tylko ten. Co do budżetu, to no sporo mam zastrzeżeń do nich, ze względu na to, że przyglądając się temu, pani Jadwigo, dlatego napisałem do pani tych sporo pytań związanych z tymi odpowiedzi, które otrzymałem od pani, no nie z wszystkimi mogę się zgodzić. Co do, już sobie tylko to poprawiam. Co do, tutaj jak kolega się dopytywał o kresowiaków, to co wiem, to raczej rzadko urzędy miasta negocjują, wystawiają tylko wycenę. Jeżeli nie ma porozumienia, to na pewno jest coś takiego jak ZRID i uproszczona procedura wykupienia i można było spokojnie tym sposobem wykupić. Więc zwiększając tutaj o prawie 400 tysięcy, to jest, uważam, bardzo duża kwota, tym bardziej, że w grudniu była zaplanowana łącznie 100 tysięcy. I nagle powiększając ją o 245 i 192 po przeciągu dwóch miesięcy, to co państwo nie wiedzieliście w ogóle, że takie ceny mogą być, wcześniej nie były przeprowadzone rozmowy, były na pewno. Następnym takim tutaj pytaniem moim było, które praktycznie można powiedzieć nie dostałem odpowiedzi, bo pytałem się o dział 700, rozdział 705, paragraf 60-60, zwiększenie kwoty o 65 tysięcy. Związane jest z zamiarem zakupu działki numer 6 łamane przez 3 o powierzchni 1901 metrów przy ulicy Kwidzyniaków. Pytanie było ciup niestety inne. Bo było pytanie, na co to jest przeznaczone miało być, od kogo to kupione. Nie, bo ja tylko tutaj 3-4 nadmienię, więcej nie, bo ja mam inną propozycję i ten, jest kilka po prostu pozycji, które są upychane pieniążki moim zdaniem, upychane pieniążki po to, żeby gdzieś coś upchnąć i tak samo jak te parkometry, no jeżeli mamy otrzymać, panie Jadwigo, jeżeli mamy otrzymać to z ubezpieczenia zwrot, to można śmiało wziąć były te pieniądze z rezerwy ogólnej i później je, a te 25 tysięcy z powrotem gdzieś spożytkować, a nie wprowadzać. Dlatego tutaj nie będę tych wszystkich rzeczy wymieniał, bo jest trochę ich, za długo żebyśmy tutaj siedzieli i słuchali, nie ma sensu. Dlatego moim zdaniem, ja powiem szczerze, że ja myślałem, że sesja, która tutaj się odbędzie, to nie będzie, będzie związana z budżetem, który był przedstawiony wcześniej, który został przegłosowany, tylko WPF mieliśmy dopasować, miało być dopasowane. Tutaj mieliśmy przyjść, WPF jakby był dopasowany, ręka podniesiona w górę, ale okazuje się, że zostały wrzutki kilka zrobionych z nowymi inwestycjami, z nowymi rzeczami do zrobienia i powiększonymi finansowo, gdzie nie mają żadnego uzasadnienia typu te kary odszkodowania i grzywny, jak również cmentarz i utrzymanie czystości i tak dalej, i tak dalej. I te pieniądze, to tam na łączną kwotę, to mniej więcej kilka, co ja tutaj sobie wymieniłem, to jest 203 tysiące, a dokładnie 203 100, można by było dużo lepiej spożytkować dla mieszkańców, niż upychanie tych pieniążków, gdzie później nie będą wykorzystane, a pan burmistrz będzie miał śmiało, bez naszej wiedzy, bez naszej decyzji, mógł sobie przesuwać w paragrafach. Dlatego uważam, że powinniśmy moim zdaniem usiąść i dzisiaj debatować tylko nad budżetem tym, który był zaproponowany w grudniu, w styczniu, który w styczniu był przegłosowywany. Były różnice zrobione z wieloletnią prognozą finansową
Tam miała iść poprawka być zrobiona, by była, jeżeli by było to wszystko unormowane, dzisiaj przegłosowane, a do tych pieniążków, które są zrobione z oszczędności, takie jak na Zamkowej i innych tutaj skądś pieniążków, powinniśmy rozmawiać normalnie na sesji, czy nawet na zwykłym takim posiedzeniu, czy komisji. Dlatego ja do ręki do tego nie przyłożę do tych dodatkowych wprowadzonych zadań, ze względu na to, że uważam, że one nie powinny się na dzień dzisiejszy znaleźć. Dziękuję. Dziękuję. To teraz oddam głos pani Starnik, proszę. O, przepraszam. Pan chyba nie słuchał tego, co mówiłam przed chwilą. Nie da się naprawdę wejść do tej samej rzeki dwa razy. Tak jak mówiłam, poprawki RIO wymagały pewnych zmian w budżecie, w uchwale budżetowej. I to zostało dokonane. Ponieważ uwagi dotyczyły w jednym punkcie dochodów, w drugim punkcie przychodów, a ze względu na upływ czasu sprawozdania były gotowe, więc tak naprawdę, żeby poprawić to, co RIO tutaj nam nakazała, musiałam zaktualizować przychody. Więc już z tego względu nie da się samej jednej wprowadzić takiej poprawki. Po prostu trzeba uwzględnić bieżącą sytuację gminy. To tyle, jeśli chodzi o poprawki. Te wymagane przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Teraz w punkcie drugim. Napisałam panu, czego dotyczy wykup działki. Nie napisałam nazwiska, bo dotyczy to jednego podmiotu i zamierzamy po prostu tę działkę kupić i to jest w paragrafie 606. No nazwiskami uważam, że nie będziemy tutaj operować. To jest kwestia chyba jednak poufna. Ale jeśli panu na tej informacji zależy, to przecież może pan iść do naszego referatu tutaj i się dowiedzieć, o czym i czego to dotyczy i w jakim celu to zostało zrobione. No ale przecież my kupujemy wyłącznie w celu takim, żeby zrobić drogę, żeby zrobić jakiś, zrealizować cel publiczny. No wyłącznie. Ale to, czy to rzeczywiście musi być wszystko napisane? Czy nie po to się spotykamy, żeby pan się dopytał naprawdę? Ale jak przy państwa rządach? Ja nie rozumiem znowu tych insynuacji. Przecież jeżeli chodzi o kwotę, która została ujęta w budżecie, 100 tysięcy rzeczywiście mieliśmy na wypłatę odszkodowań ujętych. Tak, 100 tysięcy złotych mieliśmy w projekcie budżetu ujętych z tego względu, że po prostu tylko na tyle starczyło nam pieniędzy, żeby zapisać w takiej kwocie wydatki bieżące. Jeśli chodzi o te działki, te negocjacje toczyły się od dłuższego czasu. Wniosek do budżetu, jak pamiętam, z referatu nieruchomości był chyba na 400 tysięcy łącznie. Niestety ze względu na konieczność zbilansowania wydatków bieżących do poziomu dochodów realnych, które na ten moment można było określić jako realne w 2022 roku, nie dało się całej kwoty 400 tysięcy zapisać. W związku z tym uzgodniłyśmy, że jeżeli dojdzie do tego momentu, będą ceny wynegocjowane, przyjdzie ten moment, że będziemy wypłacać odszkodowania, to zostanie dokonana zmiana w budżecie. I to niniejszym się dzieje. Nie wiem, czemu pan insynuuje, że to się gdzieś tam zmieni, zabierze. Ja nie wiem, przecież proszę państwa, nawet jeżeli macie państwo takie podejrzenia, przecież wszystkie zarządzenia burmistrza miasta, wszystkie, są publikowane na BIP-ie, niezwłocznie po ich podpisaniu. Każdorazowo w załączniku numer 2 i numer 3 albo 5
macie Państwo każdą zmianę, każdą jedną i z każdych jednych pieniędzy możemy się przecież wytłumaczyć. A co do tych dodatków, o których Pan mówi, nie wiem, bo myli Pan teraz dwie rzeczy, bo jedna to jest rzecz, która znalazła się w protokole Rio, a druga dotyczy pisma i odpowiedzi Pana bodajże Żelichowskiego, który wnioskował o to, żeby przedstawić, kto jakie dodatki bierze. Jeśli chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową i o tę uwagę, która została tam zawarta, to rzeczywiście dotyczyło wypłaty dodatku za dodatkową pracę dla pani wiceburmistrz. I nie ma tam stwierdzenia, że on jest wypłacony niezgodny z prawem. Nie złamaliśmy przepisu prawa w tym sensie, ponieważ był wypłacony za pracę dodatkową, robioną poza czasem pracy, to po pierwsze. I drugi charakter tego dodatku musi być, jest taki, że ma to być dodatek okresowy. Przyznawany był na okresy półroczne. I tak, proszę Państwa, ale pozwólcie mi dokończyć. Jedyną rzeczą, która została zakwestionowana, to jest to, że między jednym dodatkiem a drugim nie było przerwy. I jest to rzecz dyskusyjna rzeczywiście, ponieważ w przepisach prawa mówi się, że to ma być dodatek za okresowy, za jakieś tam dodatkowe czynności. Natomiast samo pojęcie okresowości nie jest zdefiniowane. Zwyczajowo, przynajmniej tak jak rozmawiałyśmy z kontrolującymi, zwyczajowo przyjmuje się tak, że jeżeli ten okres przyznania dodatku jest półroczny i między jednym a drugim jest miesięczna przerwa, tego się po prostu nie kwestionuje. U nas tej przerwy w tym przypadku miesięcznej rzeczywiście nie było. I stąd ta cała historia. Natomiast jeśli chodzi o dodatki, o które Pan tak tutaj mówi i wymienia, rzeczywiście one w większości zrealizowane zostały, czy sfinansowane zostały z funduszy norweskich. Przypominam Państwu, że wydatki kwalifikowalne w tym zakresie były już od lipca zeszłego roku. Ponieważ myśmy częściowo jakby ten projekt tutaj przyjęli, umowa o dofinansowanie co prawda nie była podpisana, natomiast wydatki w budżecie były zapisane, to w znacznej mierze te wydatki zostały sfinansowane właśnie ze środków zewnętrznych. Dodatek, który Pan kwestionuje, jeśli chodzi tutaj o osobę, która jest zatrudniona na stanowisku dotyczącym zarządzania kryzysowego, to jest dodatek też finansowany z pieniędzy. Ale Panie, panie Przewodniczący, ja to zadałem pytanie Panu Burmistrzowi, a tu odpowiada dla mnie pracownik, który nie jest do niego pytanie tutaj postawione. To jest proste pytanie do Pana Burmistrza, nie do Pani Skarbnik. Poproszę jeszcze tylko jedno zdanie. Pani Skarbnik się wypowie i potem możemy Pana Burmistrza jeszcze poprosić o odpowiedź. Proszę Pani Skarbnik. Ten dodatek jest wypłacany z pieniędzy, które dostaliśmy na działalność covidową. To było na organizację punktu szczepień i na organizację dowozów osób do tego punktu. I to też w całości zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych. Teraz przynajmniej jedna z tych uwag, którą Państwo macie, którą zrobiła ostatnio Regionalna Izba Obrachunkowa, też dotyczy właśnie tego, że nie mamy wpisanych dochodów z tego tytułu. No nie mamy, ponieważ to działa na zasadzie refundacji. Mieliśmy zapisane od początku roku wydatki związane właśnie z organizacją punktu szczepień. No i żeby zadośćuczynić teraz tej uwadze, wpisaliśmy 1000 zł jako planowane dochody z tego tytułu. Powtórzę jeszcze raz, to jest w 100% dofinansowane ze środków budżetu państwa. Dziękuję. Pan Stanisław Wełniak. Na kanwie tej wypowiedzi pani skarbnik przypomina mi się wypowiedź byłej pani premier. Nam te pieniądze się po prostu należały. Ale to tak na marginesie. Proszę Państwa, ja bym chciał tylko podkreślić tutaj jedną rzecz. Mianowicie uważam, że my na dzisiejszej sesji powinniśmy odnieść się tylko do tych kwestii, które zarzuciła Regionalna
izba obrachunkowa odnosząca się do nieprawidłowości, które zauważyła, chociaż moim zdaniem powinna to wcześniej zrobić przy opiniowaniu budżetu, bo to są sprawy formalne, no ale istotne okazuje się, bo mogą skutkować po prostu, że ten budżet będzie nieważny, bo uznaje te mankamenty czy niedoróbki jako istotne i grozi nam, że unieważni ten budżet. No, ale to tak na marginesie. Natomiast uważam, że powinniśmy się tylko tym zagadnieniem zająć, ponieważ to, co przedstawił pan burmistrz w dodatkowych zmianach do budżetu na rok 2022, no to jest rzeczywiście dość szeroki zakres tych zmian, i które ja o niektórych po raz pierwszy słyszę. I to wymaga jakiegoś zastanowienia się, refleksji dłuższej i jakiejś dyskusji, a nie żeby to odbyło się na takiej sesji ad hoc zwoływanej i tylko dlatego, że tak to jest wygodniej, to muszę pani skarbnik powiedzieć, dla was. Natomiast dla Rady to niekoniecznie musi być wygodne. Uważam, że tak istotne zmiany, jak powiadam, powinny być realizowane zupełnie w innym trybie, a nie w takim trybie, jakim żeśmy zaproponowali po otrzymaniu uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej, bo takie pismo tutaj pan przewodniczący w imieniu części radnych skierował do pana burmistrza 28 lutego, w którym sugeruje, aby na podstawie tej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej zwołać sesję wcześniej niż planowaną na miesiąc marzec i rozpatrzyć te propozycje, które sugeruje Izba Obrachunkowa, aby uszczerbić się, że tak powiem, no, nieważności budżetu i dostosować również do tego budżetu WPF. I tu, proszę państwa, przypomnę tylko, że cała sprawa jest, no tutaj moim zdaniem wraca ponownie, bo przecież cały spór dotyczył tego, że WPF jest, może tak powiem, niekompatybilny z budżetem, bo część zadań, które w tym WPF-ie się znajdowały, nie miały pokrycia w budżecie i odwrotnie. I w związku z tym nadal ten problem istnieje. Tyle, co tutaj doczytałem się, nie ma słowa wyjaśnienia na ten temat, że po prostu WPF został dopasowany do budżetu, który został uchwalony w miesiącu styczniu przez Radę i do tych zmian, które obecnie są proponowane do przyjęcia przez Wysoką Radę. Uważam, że to jest postępowanie takie trochę no, nie fair, ponieważ nadal stawia nas w takiej sytuacji, że musimy to przegłosować albo odrzucić. Jeżeli nie przegłosujemy, a odrzucimy, no to oczywiście skutki będą takie, że RIO będzie miało do nas nadal pretensje. Natomiast jeżeli chodzi o te uwagi do budżetu, które RIO zgłosiło, no to chcę tylko przypomnieć, że tutaj co prawda ta uchwała jest skierowana do Rady Miejskiej. Pan burmistrz nie omieszkał wykorzystać to publicznie, obsmarowując nas, że to przecież Rada nie zły budżet uchwaliła z tymi nieprawidłowościami i nie może realizować tego budżetu. Między innymi nie może podpisywać umów z organizacjami pozarządowymi, co w moim przekonaniu jest wierutnym, no nieprawdą i po prostu nie ma takiej możliwości, takiej sytuacji, aby te uwagi, które tutaj Izba zgłosiła, albo nawet, bo tu nie są nawet, nie ma zastrzeżenia, że ta uchwała o budżecie na ten rok nie jest ważna, a już na pewno nie można wykorzystywać to w ten sposób, żeby straszyć organizacje pozarządowe, że nie dostaną pieniędzy, bo Rada nie uchwaliła budżetu. My żeśmy do tego się oczywiście odnieśli, bo ja uważam, że to jest nie fair postępowanie pana burmistrza, bo nas się obraża o to i posądza się o to, że jesteśmy jacyś tutaj ludźmi, którzy kamują inicjatywę burmistrza i nie pozwalają realizować zadań, które gmina jest zobowiązana
realizować. Natomiast sprawa jest o tyle tutaj istotna, że my żeśmy, proszę Państwa, chcę to przypomnieć, jasno podkreślić, my żeśmy uchwalili budżet w wersji i w projekcie przedstawionym przez burmistrza. Rada nie wniosła żadnych poprawek do budżetu, a wszystko, co zostało w międzyczasie od 15 listopada do końca stycznia przedstawione, było w formie autopoprawek do budżetu. Jeden wniosek z tego wynika, że winą, że RIO ma tutaj uwagi, jest po prostu niekompetencja pana burmistrza i może za mocno powiedziane niekompetencja, ale w pewnym sensie brak, że tak powiem, zrozumienia. Przede wszystkim w moim przekonaniu to jest brak właściwej interpretacji przepisów, jeżeli chodzi o przygotowanie projektu i później całej debaty nad tym projektem, aż do uchwalenia tej uchwały budżetowej w miesiącu styczniu. Zresztą, jak każdy chyba przeczytał te uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej, one są rzeczywiście poza radą. Poza radą, bo co my mamy, jaką my mamy wiedzę jako radni, czy właściwie zostały zaplanowane czy wydatki z niewykorzystanych środków funduszu alkoholowego, chociaż akurat tutaj część pewnie osób tą wiedzę ma i nieprawidłowo zostały przyjęte do planu dochodu. No. Można skończyć? Pani skarbnik, no przepraszam bardzo, mam to czytać? A mam to czytać? Niech pani mi zwolni z tego. No. To znaczy ja uważam, że po prostu Rada oczywiście w tej swojej funkcji, ponieważ do niej należy uchwalenie uchwały budżetowej, oczywiście musi się tym zająć. Natomiast jest to tylko i wyłącznie kompetencja burmistrza, żeby przygotować odpowiedni projekt zmian dotyczących tych uwag, które zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa. I ja nie będę głosował za zmianami w budżecie, jak również i w WPF-ie, ponieważ uważam, że powinniśmy najpierw zająć się tym, a później jestem za tym, żeby ze spokojem i z namysłem rozważyć również wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o dodatkowe zadania, które mają być realizowane. I na tym tle parę uwag, ale już dosłownie bardzo krótko. Proszę Państwa, zostały opublikowane sprawozdania, tak zwane TRB, za ubiegły rok. I chcę powiedzieć tylko, że z tego wynika, że wynik budżetu za ubiegły rok jest ponad 11 milionów na plusie. Więc jeżeli przyjąć, że ta inflacja również i te zawirowania na rynku walutowym są tak teraz istotne, chociaż one teraz są bardzo widoczne i powtarzalne, ale wcześniej były już, no to możemy powiedzieć, że my na pewno tracimy z tego przez rok około 10-15%. Taka sytuacja, ja na to zwracałem uwagę, w tym budżecie jest od samego początku, przynajmniej jak ja tutaj jestem radnym. Uważam to działanie za nieprawidłowe, no za nieprawidłowe, ponieważ po prostu realność tych środków, które są zgromadzone nie wiadomo po co, po prostu jest nieprawidłowa z tego powodu, że coraz mniej za to możemy zrobić. Ja już nie mówię zupełnie o tym, że koszty, na które te pieniądze się przeznacza, a więc wszystkie koszty związane z budownictwem, prawda, i z zakupem różnego rodzaju usług, rosną wręcz lawinowo. To, co można było zrobić 2-3 lata temu za 100 zł, w tej chwili pewnie trzeba by robić za 150. I w związku z tym uważam, że powinniśmy się zastanowić, to co burmistrz obecnie przedstawia w tych dodatkowych zmianach co do budżetu, jak powiadam, niektóre rzeczy są dla mnie zupełnie nowe, powinniśmy się nad tym zastanowić, ale jednocześnie, żeby burmistrz przedstawił jakieś racjonalne, że tak powiem, no, propozycje,
zagospodarowania tych wolnych środków, które są. No, bo przecież niektóre zadania musimy realizować, czy to nam się podoba, czy nie, czy ktoś ma inne zdanie od drugiego, czy podobne. I w związku z tym mój wniosek jest taki, aby dzisiaj tylko i wyłącznie załatwić sprawę związaną z budżetem i z tymi uwagami RIO. Natomiast jeżeli, no, czasu co prawda jest niewiele, bo do sesji planowane jest 2 tygodnie, ale gdyby była taka przygotowana propozycja kompleksowego, że tak powiem, ujęcia tych zadań, które są w tej propozycji zmian przedstawione, jak również wykorzystania tych środków, o których mówiłem wcześniej, tych nadwyżek budżetowych, no to należałoby się zastanowić i podjąć taką decyzję na sesji, która tam odbędzie się, nie wiem, w marcu czy ewentualnie w kwietniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Sarnicz. To wszystko jest określone w czasie, w krótkim czasie i przynajmniej przedostatnio, jak dostaliśmy informacje z ministerstwa, ten termin, jeśli chodzi o fundusze norweskie, on jest póki co niezmienny. Być może, że na skutek tych zawirowań, które są obecnie, to wszystko będzie przedłużone, ale czy rzeczywiście jest się nad czym zastanawiać tak bardzo? Ileż to potrzeba czasu? 3 marca dostaliście państwo materiały. Dziś jest 15, więc 2 tygodnie prawie było ewentualnie na
zadawanie pytań. Zadał pytania pan Kolankiewicz. Odpowiedzieliśmy tego samego dnia. Zależy nam na czasie, zależy nam na budżecie, zależy nam na tym, żeby te pieniądze pozyskać i zrealizować i się z nich rozliczyć. Tu zastanawianie się naprawdę nie przyniesie niczego dobrego. Mamy tutaj kierowników dwóch jednostek przecież powiatowych. Gdyby rzeczywiście, słuchajcie państwo, do was teraz mówię, jeśli rzeczywiście byłoby tak, że mielibyście w zamiarach realizację jakiejś inwestycji, jakichś zamiarów i akurat budżet powiatu zwlekałby ponad pół roku z decyzją, dać, nie dać. No przecież nie bylibyście państwo w sytuacji komfortowej. My mamy budżety przecież 11 jednostek. 11 jednostek plus 3 instytucji kultury, których ten budżet dotyczy. Wszyscy czekamy w blokach. Wszyscy czekamy na pełną możliwość realizacji, rozpoczęcia realizacji zadań, które mamy tutaj w budżecie. Nad czym się tutaj, proszę państwa, zastanawiać? Na czym się zastanawiać? Ja nie mam pojęcia. Budżet, być może gdzieś tu też zrobiłam pomyłkę przy tych zmianach, wcale nie mówię, że nie. Ale w tej chwili mamy rzeczywiście te uwagi Regionalnej Izby, które zostały skierowane, są uwzględnione. Są uwzględnione przecież te poprawki, tutaj państwo w piśmie piszecie do tej trójki sygnatariuszy, mówię w tej chwili, którzy to pismo podpisali, że te poprawki, które te zmiany, których budżet, który dokonał pan burmistrz w styczniu, to są zmiany pana burmistrza. No rzeczywiście tak, ale one przecież wynikały z kilku spotkań, z kilku rozmów z radnymi. I to pan burmistrz wprowadził na podstawie tych wspólnych uzgodnień. Przecież wszystkie te zadania, które były roczne, państwo musicie potwierdzić, bo ja przy tych rozmowach nie byłam. Wszystkie te zadania zostały wpisane do uchwały budżetowej już w styczniu, ale to przecież na skutek uzgodnień. Nie dlatego, że pan burmistrz chciał, po prostu ustąpił. I to zostało wpisane. W tej chwili mamy tak, że mamy uwzględnione uwagi RIO, mamy bieżącą sytuację jasną, jeśli chodzi o ustawienie budżetu i mamy zapewnioną zgodność z nowym WPF-em. Ja naprawdę nie wiem, nad czym się zastanawiacie państwo. Jeśli rzeczywiście macie do mnie pytania, to bardzo proszę, jeżeli będę mogła, to ja tej odpowiedzi udzielę. Dziękuję. Pan Roman Grzewski. Witam wszystkich serdecznie na sesji. Sytuację mamy wyjątkową. 15 marca, dokładnie mija 4 miesiące, jak pierwszy budżet został do RIO złożony. Proszę państwa, kwestia budżetu jest sprawą podstawową i zasadniczą. Ja myślę, że tutaj jaka na dzisiaj powstała sytuacja, jest taki konflikt, który on w sumie narasta od iluś lat między burmistrzem a radą. Że są jakieś wątpliwości, pytania, niepewności, to jest brak tego zaufania z jednej i z drugiej strony. Ja nie będę już wchodził w tą w sumie genezę, która jest, ale bym chciał, żeby to zabrzmiało szybko i krótko. Proszę państwa, mamy na wydatki majątkowe wydać prawie 25 milionów złotych. Było 20, z tego, co to są te zmiany, jest to 600 tysięcy więcej. Ale tutaj to, co nam tutaj bije licznik, to jest tu najważniejsze, uchwała RIO z 23 lutego 2022 zobliguje nas, abyśmy przedstawili te zmiany. I to jest termin 22 marca. Mamy te 4-5 dni i na biurku, znaczy RIO to musi leżeć. Jeżeli tego tu nie będzie, to nie będzie budżet już nasz, tylko kogoś innego. Myślę, że tego w historii tego tutaj jeszcze nigdy nie było. Odnośnie zmian. Pewnie, że tutaj tak troszeczkę poszło to nie tak, bo łatwiej by można było te zmiany przedstawić merytorycznie na spotkaniu komisji, a wcześniej. Ale wiemy, jak tutaj to sytuacja powstała między radą a burmistrzem. Znaczy ja akurat cenię to, że tutaj państwo tu jesteście, bo chyba by było kategorycznym, żeby tutaj nikt z państwa nie był, jak było to ostatnio. Także tutaj to jest akurat taki chyba jest taka jaskółka na to, że na przyszłość również będzie to, że państwo tutaj będziecie. Kwestia następna odnośnie budżetu. Ja myślę, że nie ma czasu, chociaż ja tutaj są pewne wątpliwości, ale mamy początek roku, mamy na dzisiaj 15 marca. Te zmiany, one zawsze
są i muszą być. Wsparcie techniczne, które jest w wysokości 2 300 000, to co pan burmistrz przedstawił, to myślę, że o tym tutaj wiedzieliśmy i to do tego zastrzeżeń nie ma. Z mojej strony, ja już nie będę przeciągał dłużej, pomimo naszych walk, ja myślę, że nie ma ten, który by dzisiaj wygrał, czy w sumie przegra. Jest jedno, miasto, mieszkańcy i budżet. I miasto ten budżet musi mieć. To będzie, musi być budżet nasz. A przeciąganie tego, że będziemy tutaj odwlekać za tydzień, dwa, trzy, myślę, że nie ma sensu. Mimo tych takich różnych tych naszych zgrzytów, ja proszę wszystkich radnych z jednej strony i z drugiej, aby dzisiaj na dzisiejszej sesji przyjąć te zmiany i poprawki, które zostały na budżet na 2022. I tak jak pani skarb mówiła, WPF również musi być przyjęty nowy 2022-2026. Proszę was, abyśmy przetłumaczyli te tu zmiany, które pan burmistrz przedstawił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Krzysztof Żelichowski. Panie przewodniczący, państwo radni, szanowni goście. Ja mam takie pytanie, pani skarbnik. Czy gwarantuje pani w 100%, że na sesji marcowej nie będzie żadnych zmian w budżecie? Mogę panu zagwarantować, że na pewno będą. Przecież budżet zmieniamy, proszę państwa, co roku 20 kilka razy. No to przynajmniej 10 razy zmieniamy uchwałą i 12 albo i więcej zarządzeniem pana burmistrza. Ale nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji. Ale ja miałem tylko pytanie, czy będą teraz zmiany, niech pani. Ale panie. No niech pani mi odpowie, czy będą zmiany w budżecie na sesji wprowadzone, czy nie? Oczywiście, będą. Że będą. Dobrze. To czy te zmiany, które teraz pani wprowadziła, nie mogłyby zostać wprowadzone na tej sesji razem z następnymi zmianami, skoro i tak będziemy o budżecie rozmawiać, a dzisiaj nie powinniśmy się zająć bez żadnej dyskusji uzgodnieniem tego, co wskazało RIO i dopasowaniem tego WPF-u, jest sprawa załatwiona. Jeżeli pani tego nie potrafi czy nie może, no to nie wiem, no ale ja uważam, że te zmiany, o których rozmawiamy teraz, które nie są konieczne, powinny być wprowadzone na sesji marcowej, a teraz powinniśmy rozmawiać o tym, o czym powinniśmy rozmawiać i wszyscy doskonale wiedzą o czym, o budżecie, o projekcie budżetu ze stycznia, oczywiście ze zmianami zaproponowanymi, nakazanymi przez RIO. Tylko tyle, dziękuję bardzo. Jeśli mogę, tak? Panie Krzysztofie, przecież był pan przewodniczącym rady. Niech mi pan powie, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, że przy uwadze RIO zrobiliśmy tak, że najpierw robiliśmy zwoływaliśmy sesję i były poprawiane wyłącznie uwagi RIO i potem następną robiliśmy sesję błyskawicznie, żeby robić bieżące zmiany. Przecież nigdy. Większość z państwa przecież nie zasiada tutaj pierwszy raz w Radzie. Większość z państwa. Nigdy tak nie robiliśmy. Ja przepraszam bardzo, ale myślę, że to, co teraz robimy, to jest po prostu przewlekanie. To jest po prostu przewlekanie. Ale przez państwa. Nigdy. Właśnie nie, bo robimy wszystko. No już nie wiem, który raz te fundusze nowe, to nie są pierwszy raz, ale już nie wiem, który raz to przewracamy wszystko. Przecież no to ja nie robię tego dla siebie, dla własnej przyjemności. No staram się ustawić budżet, żebyśmy mogli w miarę realizować zadania. Terminy, jak mówię, są nieprzekraczalne. Tu każda zwłoka działa na niekorzyść miasta. Jeśli rzeczywiście, to do państwa decyzja należy. Przecież nie do mnie. Ja zrobiłam wszystko, co należało. Na podstawie pana burmistrza wniosków opracowałam i zmiany, no tak, i WPF, i zmiany w uchwale budżetowej, tak, żeby jedno z drugim było zgodne. Ja tylko dopytam. Dziękuję, pan Krzysztof Żelichowski. Pani skarbnik, bo my wiemy, ale mogłaby pani powiedzieć, ile tych zmian do tego budżetu zostało wprowadzonych teraz dodatkowo, tak? Oprócz tych zmian, które nakazało RIO, tak? Chciałbym, żeby, bo to oglądają tam mieszkańcy, chciałbym wiedzieć, czy pracujemy na tym samym projekcie budżetu, który był w styczniu, czy to jest jakiś inny projekt budżetu, tak? Teraz wprowadzamy, to dotyczy
bieżącego stanu uchwały budżetowej, czyli aktualnie obowiązuje to, co uchwaliliście państwo w styczniu. Nie wiem, co tu jest niewiadomego. Przecież... To ja nie wiem, dlaczego tu mam problem teraz, jak wszystko jest ok i debatujemy nad budżetem, który został przegłosowany, to w czym jest problem? No, w zmianach, które pan burmistrz proponuje, tak? Ale pani mówi, że nie ma zmian. No jak to mówię, że nie ma zmian? No mówiłam państwu, że nie ma zmian? No przecież cały czas mówię, że uwzględniamy zmiany, które wymaga, które zostały, do których zostaliśmy zobligowani na podstawie uchwały RIO i te zmiany, które wymagają z bieżącego, wynikają z bieżącego funkcjonowania gminy. No przecież czy ja mówiłam, że nie ma zmian. Dziękuję. Dziękuję. Pan Henryk Gola, proszę. Panie burmistrzu, pani skarbnik, panie przewodniczący, szanowna rado. Ja powiem coś przeciwnego do przedmówców. Ja nie widzę w tym problemu, może to zabrzmi odwrotnie, niż by ktoś z nas tutaj chciał usłyszeć. Od dzisiejszego dnia do 30 marca, to jest niespełna dwa tygodnie, powiedzmy, że około tam dwóch tygodni czas. Czy jeżeli zagłosujemy dzisiaj, czy świat się z tego powodu zawali nad proponowanym projektem? Uważam, że nie. Bo tak czy inaczej, odwlekając ten temat, tylko przesuniemy w czasie. I z tego sobie zdajemy wszyscy sprawę. I naprawdę, ja szanuję wszystkich po kolei siedzących od lewa, prawa i tym bardziej jeszcze osoby, które siedzą za mną. Ta walka wymęcza, a tak naprawdę nie przynosi nic dobrego. Każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Ja je wyrażam również. I ja niezależnie od tego, jak zagłosuje koleżeństwo, ja zagłosuję za przyjęciem i budżetu proponowanego przez pana burmistrza, jak i również za WPF-em. Więcej nie mam nic do powiedzenia, bo dla mnie jest to oczywiste. Dwa tygodnie nikogo nie lansuję. Tym bardziej, że do tego wrócimy. To nie ma tak, że będziemy debatowali później nad 2 300 000, co z nimi zrobimy. No nic z nimi nie zrobimy, bo zawsze będą gdzieś do czegoś dopinane i być może znów się pojawią tam jakieś kwestie. Tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję. Jest państwa radny, chciałby jeszcze pan Stanisław Wojtuń, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja też dziękuję za słowa pana Romana Górzyskiego, tutaj również Henryka Goli. Też nie widzę powodu do tego, żeby przeciągać głosowanie o kolejne dwa tygodnie. Pozwólcie wreszcie pracownikom, panu burmistrzowi na to, żeby w pełni mogli działać, realizować, czy starać się realizować i wykorzystywać środki, które otrzymujemy z zewnątrz, czyli no, związane ze szkołami, z funduszami norweskimi. Jest tyle zadań do realizacji, że naprawdę szkoda na to czasu, bo te dwa tygodnie, tak, które tutaj państwo mówią, że to niby niewiele, ale te dwa tygodnie przy ilu miesiącach, 3 miesiącach, które straciliśmy, to jest naprawdę bardzo wiele. Nie wiem, nie do końca, znaczy nie chcę już rozwijać tego tematu, bo mam swoje przemyślenia, ale nie chcę tutaj drążyć tego, bo liczę na to, że jednak rozsądek weźmie górę i jednak zdecydujecie państwo i przychylicie się do tego, aby ten budżet i wieloletnią prognozę wreszcie uchwalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Maciej Zając, proszę. Tak jak powiedział tutaj mój kolega pan Stanisław, ja również podpisuję się pod tym, co powiedział tutaj przed chwilą mój kolega pan Henryk Gola i pan radny Górzewski. A ode mnie tylko takie skwitowanie tego wszystkiego, bo w kodeksie postępowania administracyjnego jest takie pojęcie jak pieniactwo. I pieniactwo, jeżeli jest nagminne, to wszystkie wnioski związane z tym pojęciem są nierozpatrywane.
mówiąc krótko. I dla mnie to jest książkowy przykład pieniactwa, który ma za zadanie destabilizować pracę tutaj urzędu. I tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan Łukasz Piosik, proszę. Szanowni Państwo, również chciałbym się tutaj przychylić i podziękować za te słowa pana Romana i pana Henryka. W 100% zgadzam się ze słowami Macieja Zająca i no chyba widzimy, jak długo to wszystko trwa. A głosowanie ewidentnie pokaże, o co w tym wszystkim chodzi, bo jeżeli przegłosujemy i będzie większość za, no to chyba będzie jasne, że chodziło tutaj o monologi, wykłady po to, żeby odpowiednie odezwy w mediach mogły się ukazać. I tutaj, jak to zawsze, uśmiechy ze strony pana Wełniaka nie są akurat potrzebne. To jest bardzo poważna chwila w tym momencie i myślę, że wszyscy powinniśmy już przystopować, bo to jest kolejny rok, w którym opóźniamy pracę i rozwój naszego miasta. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan Krzysztof Porunkiewicz, proszę. Ja już tak na zakończenie tylko się zapytam kolegi Romana. Romek, czy ty uważasz, że pieniądze, które można by było spożytkować lepiej dla miasta niż tutaj te wkładki, jakie są porobione, to lepiej przyjąć byle jaki budżet, aby był? Tak? Byle jaki, aby był zrobiony tam byle jak, niech jest, gdzie można lepiej spożytkować finanse dla mieszkańców, na które na przykład mieszkańcy oczekują? Nie, właśnie ja uważam, że pieniążki, które można pozyskać i wykorzystać dużo lepiej dla celów mieszkańców, chyba jest lepszym przykładem niż tutaj, tak jak mamy, wydatkowanie tych pieniążków w takich kwotach na nagrody, na jakieś premie i tak dalej. Można dużo lepiej spożytkować i przyoszczędzić takie pieniążki. Dziękuję. A jeszcze, tylko że nie ma Maćka, tylko nie wiem, ten jego przykład pieniactwa, ja nie wiem, czy to jest wzięte to do siebie wziął, czy może przykład z taty, bo też tata tam w Tarnówce widać jak działa, więc nie wiem, z czyjego przykładu to brał. Dziękuję. Pan Henryk Gola. Znaczy, może ja bym przyszedł. Aha, dobrze. Pan Roman Różewski, potem pan Henryk Gola. Kolego Krzysztofie, tak jak dobro tego miasta jest mi na sumieniu, tak jak chyba tobie również, tylko myślę, że w budżecie, który ma 104 miliony złotych, to można tutaj przewracać go na prawo, lewo, czy to może wydać w ten sposób, czy innym. Ale na dzisiaj naprawdę nie ma czasu. Jest za 5:12, jesteśmy spóźnieni w tym wszystkim. I tutaj dlatego można tu się przerzucać, że w ten sposób wydać, czy inny sposób, ale na to naprawdę nie ma czasu. Jest od tego tutaj, zawsze mamy tutaj możliwości takie pilnować w ciągu całego roku, a te środki, które są na innych paragrafach odnośnie płacy, czy te, to jest temat inny. Głównie chodzi o to, co zostało tutaj przedstawione. Ja widzę, że one są wydatkowane w sposób poprawny. Pewne, że jakieś tam uwagi są, ale naprawdę dzisiaj już nie ma czasu, żeby coś zmieniać, tylko to trzeba iść do przodu, żeby budżet szedł, bo mamy naprawdę stracone strasznie dużo czasu, te prawie 3 miesiące. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola. Ja kieruję pytanie do pana burmistrza. Wprawdzie kolega Krzysztof Żelichowski dopytywał o ten termin. Rozumiem, że 30 odbyłaby się sesja planowa. Sesja planowa. To wobec tego miasto już jest przygotowane z pewnymi projektami, ewentualnie co się pojawi. Czy ewentualnie taki sygnał od pana burmistrza mógłby być dzisiaj przedłożony sygnał, bo tutaj nie chodzi o szczegóły, w jakim kierunku i co się tak naprawdę pokaże i ewentualnie za jakie pieniądze. Bo jeżeli to miałyby być drobnice, to uważam, że nie ma sensu organizować jakiegoś końcowego, otwartego, zwyczajnej sesji, a po prostu na dzisiejszej zakończyć się miesiąc marzec i
po finale, chyba że ustawowo nie można. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz, proszę bardzo. Pan burmistrz chciałby zabrać głos i odpowie na pytanie pana Henryka, i potem pan Łukasz. Szanowni radni, to właśnie jest ta sytuacja, że to jest miejsce państwa pracy, a ja jako ten organ wykonawczy mam miejsce swojej pracy. I jeśli mówiliśmy coś o ostatnim czasie obecności, to między innymi dlatego, że nam bardzo zależy na czasie i na wykonaniu swojej pracy. A tutaj od 15 listopada mówimy o tym samym. Dlatego przyjmijcie proszę tą zasadę, że jesteśmy dla was pod konkretne pytania, a nie pod takie gry i zabawy i manipulacje, bo to naprawdę na to w tej chwili nikt nie ma siły i energii. Zobaczcie, w jakim jesteśmy punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja mam poczucie zagrożenia. Po sąsiedzku toczy się wojna. Mam codziennie mnóstwo z tym dodatkowej pracy. Przyjmujemy Ukraińców, musimy się nimi zająć, ugościć ich, a to generuje całą masę różnych zdarzeń, problemów, których nie wiemy. Jak sobie z tym poradzić? Jak ich rejestrować, jak znaleźć im pracę, jak zrobić to, nie zapominając o najważniejszych osobach, czyli mieszkańcach tego miasta. Dzisiaj musiałem pierwszy raz wydać akt zgonu. Za chwilę będę musiał udzielić osobiście ślubów, bo taka jest sytuacja w tej chwili, że jest ciągły ruch. Covidowe sprawy nas nie opuściły, chociaż mówimy o tym mniej. Mamy absencję, ale to musi wszystko funkcjonować. Jestem odpowiedzialny za wykonanie tego budżetu. Mam ciągle powiązane buty. Nie mogłem podpisać umów pod ryzykiem, że będą nieważne, bo ja będę rozliczany za podjęte zobowiązania bez podstawy prawnej. A takie było ryzyko, kiedy ta uchwała byłaby wyeliminowana z obiegu prawnego, jak byłaby, wszystko wskazywało na to, że jest z naruszeniem prawa. Dziś Regionalna Izba się wypowiedziała jednoznacznie, żeby dostosować te dokumenty. Wiedzieliśmy dawno, państwo mieliście inne stanowisko. Wrócił temat. 23 o 10 Regionalna Izba podejmie tę decyzję za was. Nie róbmy tego. Nie róbmy tego w kontekście czasów. Ja nie jestem tutaj na jakiejś wojnie i w ogóle nie podoba mi się termin, że jest jakaś wojna między burmistrzem a radą. Ja proszę państwa, jeśli tak uważacie, że tak jest, zawieście to, zawieśmy to razem i zajmijmy się tą pracą. Jeśli ktoś wygłasza tylko oświadczenie, w którym po prostu zostawia pewne zawieszone niedopowiedzenia, że ktoś coś robi nieprawidłowo, no nie idzie nam wszystkiego zdementować. Macie narzędzia kontrolne. Jeśli chodzi o wykupy gruntów, to jest konsekwencja podjętych działań i rozmów. Kwota, o których mówiliśmy, nie była wystarczająca, bo była tylko szacunkowa. Działamy w oparciu o operaty, o wyceny i o negocjacje. Działamy w oparciu o procedury. Nie ma tu nigdzie miejsca na nadużycia. Bardzo proszę, żeby po przyjęciu tej uchwały zlecić dodatkową kontrolę w tym zakresie. Jak wygląda proces wykupów? Czy są tam jakieś nieprawidłowości? Macie od tego komisję rewizyjną. Niech to się znajdzie w planie pracy komisji. Bardzo proszę, żeby państwa sumienia uspokoić. Przypomnę jednak, że wykupujemy grunty pod drogi, które mają plan zagospodarowania przestrzennego lub nie. Ulica Domańskiego, od niej skręt na ten tereny przy Jeziorze Burmistrzowskim. W końcu to dopinamy. Pan radny wielokrotnie się tym interesował. Kiedy uruchomimy te działki? Przypominam, że realizujemy tam projekt drogi. Dojdziemy do etapu pozwolenia na budowę. Nie dostaniemy pozwolenia na budowę, jak nie wykażemy prawa do dysponowania gruntem. A właśnie mamy je mieć, bo zaraz po notariuszu będę miał własność przepisaną na miasto i możemy zakończyć projektowanie drogi. Ulica Kresowiaków jest zlecona firmie projektowej. Firma to robi. Trwają wykupy ostatnie. Środki, które są tutaj przewidziane, są niewystarczające, ale mamy już domówione ceny. Stąd zwiększamy te środki, aby wykupić, przejąć ten pas drogowy do projektowania i uzyskać pozwolenie na budowę. Parkomat się pojawia, bo musi być nowy. Jest to majątek, który musi się pojawić. I nie jest to jakaś fanaberia, tylko po prostu nasze działanie zgodne z procedurą, aby ten zakup tego urządzenia zrobić, licząc na zwrot z naszego ubezpieczenia. Proszę was, wyjaśnię oczywiście pytania dotyczące dodatków, również i w tym temacie nie poradzę na to, że jesteśmy tak aktywni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Realizujemy wiele projektów, które w większości mają środki na to. Mają na to środki.
rządowe, na sprawy covidowe, czy te inne projekty, które realizujemy, mają po prostu wsparcie. Mam powiedzieć pracownikom, że nie dostaną dodatku, który jest przewidziany w projekcie. Proszę Państwa, powiem Wam więcej. Te dodatki będą i mam nadzieję, będzie ich więcej i będzie jeszcze więcej ciągłości, ponieważ pomagają mi podnieść poziom satysfakcji pracowników, podnosząc im poziom wynagrodzenia, które jest duże na to oczekiwanie. Robimy to z środków zewnętrznych. Fundusze norweskie dają nam możliwość wprowadzenia dodatków za dodatkową pracę na okres prawie 2 lat. Dzięki temu możemy przewidziane środki na wynagrodzenia rozdysponować wśród innych, którzy nie mają okazji zaangażować się w bezpośrednio fundusze norweskie. Ale jest to tak szeroki zespół ludzi, który każdy wie, za co to otrzymuje i jest to zgodne z literą prawa, zgodne z projektem. Także tu chciałem Was tylko zapewnić i na pewno to możemy wyjaśnić, że nie pozwalam sobie i rękę mogę sobie dać uciąć na jakieś nieprawidłowości. Ale nie rzucajcie w przestrzeń takich wątpliwości. Przestańmy już prowadzić tą grę w ten sposób, żeby ciągle wzbudzać tylko utratę tego zaufania społecznego do tego, co tu się dzieje. Nie mamy na to czasu. COVID nas nie opuścił, nowy problem nas dopadł i apeluję o to, żebyśmy po prostu mogli to realizować. W tej chwili w ogóle jest bardzo trudne kontraktowanie jakichkolwiek przedsięwzięć, ponieważ ceny, widzicie, co się dzieje, ceny ropy, które mają wpływ na ceny mas asfaltowych, ale też twórcy cementów i betonów wszelkich. I dzisiaj mamy nawet problem z inwestycjami już w trakcie realizacji. Jest cała masa wniosków różnych o renegocjacje warunków płacowych i tak dalej. Także w tej chwili mało który przedsiębiorca podchodzi do jakichś propozycji, jak przetargu, które zgłaszamy, ponieważ jest trudno się zobowiązać do czegokolwiek. To musi się zakończyć. Dlatego apeluję do tego, żebyśmy wykorzystując, jakby no, mając na uwadze ten wyjątkowo trudny czas, a wyjątkowo ambitny budżet, realizowali te zadania wspólnie. Sesja 30 może się odbyć, powinna się odbyć, panie Henryku, ponieważ są tam stałe punkty, które są już wszystkie przygotowane, różne informacje i sprawozdania. Ale w sprawach finansowych nie będzie raczej zmiany. Na tą chwilę nie mam takiej informacji, że jest jakaś potrzeba wprowadzenia jakichś zmian po stronie czy dochodowej, czy wydatkowej. Czekamy na to. Nie wiemy, co się dziś wydarzy. Jeśli dzisiaj się to wydarzy, to prawdopodobnie nie będzie takiej głównej jakiejś przyczyny, żeby to dokonywać. To było naprawdę wyjątkowo w porządku, że nazwał Pan projekt budżetu, który był moją autopoprawką wniesiony. Pracowaliśmy, pięciokrotnie się spotykaliśmy z radnymi. Podpisaliśmy 9 grudnia porozumienie. Wprowadziłem tutaj wszystkie przedsięwzięcia, o których mówili Pan Koronkiewicz i inni. Przebudowy chodników, doposażenie, placu zabaw, ulica Grochowskiego, to wszystko w tym budżecie jest jako efekt naszej kompromisowej właśnie uzgodnień, więc mówienie teraz, że to jest moja autopoprawka, no to jest bardzo nie w porządku. Proszę Państwa, przejdźmy proszę do działania i potraktujcie też nasz tutaj czas jako okazję do tego, żeby właśnie tą wiedzę wzbogacać, zadawać konkretne pytania, niż zajmować się takimi dywagacjami, które mają jakiś charakter też pewnych, mówię, no nieprawidłowości czy manipulacji. Bo to nie jest czas na to. Bardzo proszę. Pan Krzysztof Żelichowski, proszę. Miałem już się nie odzywać dzisiaj, ale jednak nie mogę przemilczeć pewnej rzeczy, o której powiedział pan burmistrz. Pan burmistrz ma bardzo kwiecisty język. Apeluje o zgodę, a jednocześnie za chwilę obwinia nas o to, że my bojkotujemy budżet. Przecież pan powiedział, że wiedział pan przed chwilą, że pan wiedział, że Rio nie przyjmie tego budżetu. To dlaczego pan nie zmienił od razu tych uwag do budżetu? Tylko mówi pan, że to przez nas, Rio, przez nas, przez radnych, Rio uwaliło ten budżet. To jest nieprawda. To jest nieprawda i oficjalnie pan skłamał i apeluje pan o jedność, a jednocześnie mówi takie rzeczy, które są nieprawdziwe. Pan Krzysztof Koronkiewicz, proszę. Ja tylko do 2 kwestii, które pan burmistrz się wypowiedział. Powiedział pańskie słowa były takie, że nie może pan podpisywać umów. Może pan podpisywać umowy, bo budżet jest zrobiony i jedną z umów już pan podpisał, więc niech pan nie mówi, że pan nie ma pan związane ręce i nie może pan umów podpisywać. Podpisał pan już umowę jakąś?
No, ze strażą pan podpisał. No, więc można podpisywać umowę, więc pan niech nie kłamie, że ma pan związane ręce i nie może podpisywać umów. Co do tych dodatków, że będą jeszcze, cieszę się, niech będą. Tylko nie jest panu wstyd, że tutaj dostają takie dodatki specjalne, jak 25-letni pracownik basenu, ratownik, dostaje mniejsze pieniądze niż tutaj pracownik z tych dodatków? Przecież tu dodatki są większe niż tam na basenie. Teraz na basenie nagle, słuchajcie, to jest chicior. To jest chicior na element całego kraju. Rano idziesz i dowiadujesz się, że nie możesz się wykąpać w dużej Niedźce, bo jest tylko jeden ratownik. I jest zamknięte. Jak ma basen funkcjonować? A dlaczego jest zamknięte? Bo jest jeden ratownik. Jeden ratownik z 25-letnim stażem zarabiający 200. Tutaj pani Chłodowska przez okres, nie będę szukał, 150 tysięcy dostaje. Nie jest panu wstyd? Chodzi pan na siłownię, patrzy pan im w oczy? Panie burmistrzu, ja bym się wstydził nawet tak mówić. Pan Łukasz Piosik, proszę. Panie przewodniczący, najpierw prośba do pana, aby rzeczywiście pilnować pewnych spraw, takich, które nas tu jednak zobowiązują do odpowiedniego zachowania, bo uważam, że wędrówki radnych do personalnie, gdzieś tam do członków rodziny, jakieś wystawianie tam ocen i opisywanie jest kompletnie nie na miejscu. A tak jak... Panie Łukaszu, mam pytanie, czy pan chciał zabrać głos w sprawie punktów... Tak, w sprawie tej dyskusji, która tu się toczyła. To proszę, Padały jakieś aluzje. Uważam, że to już jest poniżej jakiegokolwiek poziomu, który powinien być zezwalany na prezentowanie tutaj, a myślę, że w pana obowiązkach też leży pilnowanie tego, w jaki sposób sesja przebiega. To prośba ode mnie taka, bo naprawdę to było niesmaczne. A jeśli chodzi o te dodatki, wynagrodzenia, no szkoda, że już to już z góry oceniane, bo ci pracownicy, którzy je dostali, podejrzewam, że mogą się też czuć urażeni, że nie wiem, chyba mocno zostali wynagrodzeni za wykonaną pracę, bo ja też jestem ciekawy, ale chyba niedługo się dowiemy, za co rzeczywiście są te dodatki, bo za darmo chyba nikt ich nie dostał. To tyle, a resztę chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć, ale myślę, że radni tu postawę swoją zaprezentowali perfekcyjnie i to zostawiam do oceny mieszkańcom, bo media pokażą to w taki sposób, jak właśnie radni by chcieli, żeby było pokazane, bo przecież widzimy to od dłuższego czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Maciej Zając, proszę. Dlatego Łukaszu nie podejmuję decyzji, bo ja słyszałem, będąc na korytarzu, co było mówione, a po prostu poziom rozmowy i argumentacji jest taki, że ja do tego poziomu się nie będę zniżał. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to ogłaszam 10-minutową przerwę.
Proszę o zajęcie miejsc. Jeśli, Szanowni Państwo, nie ma już więcej pytań do punktu związanego z uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian, przejdziemy do głosowania. Przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowali wszyscy radni. 9 głosów za, 1 przeciw i 4 wstrzymujące się, a więc uchwała została podjęta. Punkt kolejny, podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Złotów na lata 2022-2026. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów, to ja chciałbym zabrać głos w sprawie WPF-u. Nadal w wieloletnim prognozie finansowej nie ma takich zadań, które zgłaszali radni, czy większość grupa radnych, jak do sprawy dotyczące amfiteatru, jak tereny przy szkole podstawowej numer 2, jak tereny przy szkole podstawowej numer 3, parkingi, dojazdy do przedszkola i do szkoły, jak korty kryte tenisowe, więc jeśli chodzi o mnie, nie wiem jak pozostali Państwo radni, ale jeśli chodzi o mnie, nie będę głosował za wieloletnią prognozą finansową, chyba że jeszcze jest szansa, żeby coś zmienić w wieloletniej prognozie finansowej. Takie jest moje stanowisko w przypadku WPF-u. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Pan Burmistrz, proszę. Szanowni Państwo, w tych kwestiach, które zgłasza tutaj Pan Radny Jakub Pieniążkowski, od początku nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, czyli nie znamy wartości remontu amfiteatru, chyba że Pan Jakub Pieniążkowski wie, ile środków mielibyśmy przeznaczyć, skąd je wziąć i kiedy to zrealizować. Jeśli taki wniosek złoży, to można taką zmianę przegłosować. Przypomnę, że projekt jest w budżecie tego roku w formie dokumentacji. Ogłosiłem ten konkurs już raz, nikt się nie zgłosił. Ogłosiłem drugi raz. Projekt, konkurs na wykonanie dokumentacji technicznej. Na jego podstawie efektem będzie poznanie rozwiązań technicznych, bo robimy to w dwóch wariantach, w metodzie zaprojektuj i wybuduj. Myślę, że zrealizujemy, czyli teraz realizujemy dokumentację, tak zwany program funkcjonalno-użytkowy w dwóch wariantach, z zadaszeniem i bez. Poznamy wartość tego i myślę, że będziemy o tym amfiteatrze i o wprowadzeniu do budżetu mogli spokojnie rozmawiać, przygotowując projekt budżetu na rok 2023. Wtedy może ten temat wrócić. Kwestia kortów krytych jest z funduszy norweskich finansowana w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego i będziemy za chwilę ogłaszali wyłonienie firmy konsultingowej, która poprowadzi nas za ten proces i będzie zmierzała do tego, aby pozyskać partnera prywatnego, który na gruncie miejskim taką instalację zrobić zechciałby. Więc to jest w tym zakresie. W drugim, szkoła podstawowa numer 2. To zagadnienie mamy gotowe dokumentacyjnie, znamy jego wartość. Tutaj informuję, że złożyłem wniosek do Polskiego Ładu, do nowego naboru, który był w tym roku. Przypomnę, że wcześniej dostaliśmy na przedszkole, także w tym samym programie złożyłem to, żeby zwiększyć siłę rażenia, że tak powiem, szansę powodzenia. Był nabór do Ministerstwa Sportu na obiekty sportowe i zgłosiłem to zadanie również tam, a więc zrobimy próbę w dwóch miejscach na uzyskanie dofinansowania tego zadania. I ostatni temat, który Pan Radny podniósł, czyli szkoła podstawowa numer 3 i zagospodarowanie, jest w budżecie tego roku. Jest realizowane w tej chwili dokumentacyjnie, nie znamy jeszcze, nie mamy tego jeszcze zakończonego tego zadania.
ale myślę, że kiedy dostaniemy je, poznamy znowu wartość i rozwiązania, które zostały tam przyjęte. Między innymi w międzyczasie będziemy musieli uporządkować pewne różne kwestie własności, czyli dokonać przekwalifikowania niektórych gruntów, aby móc przyjąć tą koncepcję, która została tam wstępnie mi przedstawiona przez projektanta. Także też będzie o tym jeszcze czas i szansa na to, żeby rozmawiać o projekcie budżetu 23 i to zadanie wtedy uwzględnić. Dlatego zachęcam do głosowania, ponieważ każde z tych zadań ma jakąś strategię. Na tym etapie nie jest to możliwe, aby to uwzględnić do realizacji. Dziękuję. Powiem panu, panie burmistrzu, że nie przekonał mnie pan tymi argumentami. Amfiteatr, kwestia kosztorys już jest wykonany około 6 lat temu. Myślę, że przez ostatnie 3 miesiące można było pewnie ten kosztorys zaktualizować, bo wiemy, że są zupełnie inne stawki tak naprawdę, jeśli chodzi o wykonanie tego typu obiektu. Korty kryte tenisowe, z tego co pamiętam, Towarzystwo Tenisowe przedkładało kosztorysy wykonania kortów krytych, więc to też jest znane. SP2, szkoła podstawowa numer 2, tak jak pan wspomniał, panie burmistrzu, kosztorysy są gotowe. No i szkoła podstawowa 3, tutaj faktycznie jest dokumentacja w toku. Dziękuję. Pan Krzysztof Torunkiewicz. Ja chciałem tylko odnieść się do pana burmistrza, że w grudniu, jak rozmawialiśmy i przedstawiliśmy panu, co chcemy wpisać do WPF-u, był pan zgodny z tym. Tylko była kwestia rozmów na temat, w jakim okresie będziemy to wykonywać. I szczerze mówiąc, ja już to kiedyś to powiedziałem, że rozmowy przebiegały nam naprawdę bardzo fajnie, bo kwestia była tylko naprawdę uporządkowania terminów, bo pan sam powiedział, że 2022 rok jest raczej nierealnym rokiem ze względu na te fundusze norweskie. No ciężko też będzie może w 2023. Mniej więcej tak doszliśmy do porozumienia na tym spotkaniu naszym, że usiądziemy jeszcze raz do dyskusji, przeanalizujemy, jaki mogłyby być to koszt plus terminy. No niestety po wejściu dwóch osób na rozmowę zmienił pan całkowicie zdanie. I do dzisiaj te zdanie pan utrzymuje. Co do kosztorysów, wie pan sam dobrze, że dzisiejszy kosztorys będzie nieadekwatny do tego terminu, którego postawimy, bo materiały budowlane, robocizna i firmy żądają sobie takie ceny, że nawet jeżeli ktoś dziś by chciał wycenić każdą z tych propozycji, które tutaj przedstawił pan przewodniczący, nie będzie na pewno już za miesiąc, a nie mówię za 2-3 lata, ale już mówię za miesiąc, nie będzie aktualny. Więc nawet jeżeli byśmy panu kosztorys dzisiaj przedstawili, że przebudowa, remont, czy jak tam zwać, amfiteatru będzie kosztował przykładowo 2 miliony i znaleźlibyśmy te pieniądze, wskazalibyśmy, to no i tak nie będą adekwatne do tego, co będzie stan faktyczny, bo wyjdzie, że to jest 4-5 milionów. I to już mówię w bardzo krótkim czasie. Powiem panu, że w przeciągu 2 miesięcy sam styropian zdrożał o 30%, więc jak możemy my tu rozmawiać na temat kosztorysu, żeby wpisywać coś? Myślę, że to jest nierealne. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Wojtyń, proszę. Ja chciałbym dopowiedzieć, no to tym bardziej nie ma sensu wpisywać tego zadania na rok, w tej chwili już, na rok 2023. Skoro już nie wiadomo, jakie ceny będą za miesiąc. I moje zdanie jest takie, że tutaj działania są prawidłowe, czyli najpierw dokumentacja. Jeżeli będzie wykonana dokumentacja na te zadania, czy jeżeli na niektóre już jest, to drugi priorytet to ubieganie się, czyli wykonywanie tych zadań, czy staranie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Jeżeli te zadania powinny być na pierwszym miejscu, czyli jeżeli pojawią się jakieś możliwości, żeby można było sfinansować na przykład amfiteatr, to wtedy należy się o to ubiegać i kiedy środki zostaną przyznane, to wpisać do budżetu. Na pewno nie będzie to realizowane w roku 2022, bo tutaj zadań jest już bardzo dużo i nie powinniśmy obciążać pracowników urzędu kolejnymi, więc nie widzę tutaj. Tutaj pytam pana Jakuba Pieniążkowskiego, no dlaczego się pan upiera tak, żeby to musiało się koniecznie wpisać w roku 2023, kiedy nie wiemy ani jaki to będą w WPF-ie,
ale tam trzeba wpisać kwotę, bo to jest wieloletnia prognoza finansowa, czyli oprócz zadania trzeba wpisać również kwotę. Nie wiemy, jaką kwotę wpisać, tylko mamy wpisać tylko po to, żeby wpisać. Nie rozumiem tego. Dziękuję bardzo. No to jeszcze raz powtórzę, kosztorysy są, tylko kwestia albo zaktualizowania, albo wpisania faktycznych cen, które już znamy, więc tutaj naprawdę nie jest problem. I to też nie trzeba wpisać zaraz w 2023. Proponowaliśmy jako radni, żeby na kilka lat rozpisać te zadania. Pan Stanisław, Wojnar, proszę. Ja podzielam tutaj pogląd tutaj kolegi przewodniczącego, mianowicie sama nazwa mówi, że to jest prognoza tylko, to nie jest plan finansowy. To jest wieloletnia prognoza finansowa. No to tak, o tak, zgadza się. Natomiast uważam, że to nie oznacza, żeby te zadania nie były wpisane. Pan burmistrz po prostu się uparł, nie chce tego wpisać. No i na tym cały ten problem polega i te cała kłótnia i te nieporozumienia, które są od samego początku, jak został złożony projekt budżetu. I uważam, że to jest po prostu niecelowe, niewłaściwe działanie, bo jeżeli mowa o tym już nieszczęsnym amfiteatrze, to można przecież zapisać kwoty, które są do przewidzenia i oczywiście przystąpić do realizacji poprzez przygotowanie dokumentacji. Natomiast proszę Państwa, jakie mamy tutaj praktyki, to wszyscy wiemy, że są przypisywane w budżecie zadania, które są finansowane, na przykład przygotowywanie jakiejś koncepcji, projektu, dokumentacji i później są zaniechane. No. Ja nie będę wymieniał, bo wszyscy wiemy, o czym mowa. I trzeba na nowo robić dokumentację i piacia nowa wydaje się dziesiątki czy nawet setki tysięcy złotych na to. Po prostu wieloletnia prognoza finansowa ma na celu właściwe planowanie wydatków budżetowych. Bo jeżeli planuje się to w budżecie, to musi być, jeżeli nie jest realizowane w danym roku budżetowym, to musi być to zadanie zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. I zaplanowane środki nikt nie wymaga, ani ustawodawca, ani RIO, żeby one były precyzyjne co do złotówki. Tak jak powiedziałem, sama nazwa wskazuje na to, w jaki sposób to planowanie powinno wyglądać. Dziękuję. Pan Łukasz Piosik. Ja tu chciałbym przypomnieć, że temat amfiteatru i chociażby tam podjęcia uchwały na temat nie wtedy były zdjęte z, też rzeczywiście z budżetu środki na jego rozbiórkę i tak dalej. Temat amfiteatru bardzo mocno wrócił jako argument, bo wcześniej nie był takim argumentem. W przypadku środków norweskich, bo to był taki właśnie kontrargument, że tutaj bardziej potrzebujemy tej inwestycji i tu sobie chyba, ja nie muszę przypominać, to wszystko jest zarejestrowane. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, w jaki sposób używa się danego argumentu, chociażby odnośnie wyceny. Nie da się określić teraz, można zrobić prognozę, tak, okej. Okay. Ale jeśli już mówiliśmy na przykład o inwestycjach, które sięgały kilkunastu milionów, czy tam nawet powyżej 20, bo takie na początku były zamierzenia odnośnie środków norweskich, no to przecież głównym argumentem było to, że nie można wycenić i na pewno wyceny są nieprecyzyjne, na pewno nie zrealizujemy, że to jest to największe ryzyko. Czyli tutaj ewidentnie sami Państwo radni pokazujecie, że w zależności od punktu siedzenia używacie tego samego argumentu do dwóch różnych celów. Dziękuję. Pani Sernik, proszę bardzo. Teraz? Tak? Tak? Nie słychać? Słychać. Proszę Państwa, ja przypominam tylko jeszcze raz, z przepisów prawa wynika, że prognoza musi mieć charakter realistyczny. Budżet musi się równoważyć w latach następnych. Ba, nawet jeżeli planujemy spłatę kredytu, to nadwyżka musi być w takiej wysokości, w jakiej planujemy spłatę. Na chwilę obecną, obojętnie ile ten amfiteatr miałby kosztować,
czy 5 milionów, czy 15 milionów i obojętnie w którym roku miałby być wpisany, ja nie widzę źródła finansowania na tego typu inwestycje na tą chwilę. Nie ma. Nie możemy wskazać sobie jakiejś kwoty, wymyślimy sobie dofinansowanie z czegoś w wysokości 5 milionów złotych. No nie możemy, to jest niedopuszczalne przepisami prawa. No chyba, że państwo potraficie, bo ja na tą chwilę nie widzę. Nie możemy też, przynajmniej w tej chwili, jak konstruujemy prognozę, pokazać, że te wydatki, które mamy zaplanowane, w tej wysokości są zbędne. Czy nieprawidłowe, czy zawyżone, czy jakiekolwiek i możemy je przeznaczyć na prognozę, na sfinansowanie właśnie tego amfiteatru, tudzież innych rzeczy, takie, które byście sobie państwo wnioskowali. Chciałam tylko powiedzieć, że jest na przykład też projekt tenisowa gmina chyba, czy jakoś tak, więc można składać też wnioski o budowę kortu tenisowego. I to nie tylko gmina może złożyć do 600 tysięcy złotych, ale również stowarzyszenia. Można się pokusić o napisanie takiego wniosku, tu pewnie pomożemy, jeżeli by coś takiego było, ale no jest w tej chwili kolejna edycja, więc jeżeli państwo wszystko kwestionujecie, to co robimy, co piszemy, spróbujcie państwo też może usiąść do tego i zrobić. W każdym razie wracając do tej prognozy, rzeczywiście realnych dochodów na sfinansowanie tego typu inwestycji ja przynajmniej nie widzę. Jeśli państwo taki dochód widzicie, bądź zawyżone gdziekolwiek wydatki, to proszę to wskazać i przecież jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej, która mówi, że państwo no nie możecie burmistrzowi nakazać, co ma w projekcie przedłożyć. Natomiast możecie państwo sami takie wnioski konkretnie składać. Tu jest potrzebna nazwa, tu jest potrzebne, kwoty są potrzebne podzielone na lata, no i źródło pokrycia tego wydatku. Nic więcej. Ja naprawdę takiej możliwości na chwilę obecną nie widzę. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wełniarz, proszę. Panie skarbnik, pytanie jest konkretne. Czy w wieloletniej prognozie finansowej, trzymajmy już się tego amfiteatru nieszczęsnego, można zapisać realizację inwestycji pod nazwą przebudowa i modernizacja amfiteatru w Złotowie i wpisać środki pochodzące z funduszów europejskich? Nie można. Można by było, gdyby miał pan jakąkolwiek promesę. Tak jak w tej chwili, jak są fundusze norweskie, jak jest pomoc techniczna. Kiedyś jeszcze w tym czasie, kiedy pan był burmistrzem, było tak, że żeby w ogóle coś do dochodów wpisać, musiała być albo decyzja, albo podpisana umowa. W tej chwili poluzowane są te zasady, natomiast musi być jakakolwiek promesa. Czyli na przykład ogłoszenie, gdzieś tam lista internetowa, że Złotów załapał się na coś, na to w takich kwotach. To jest dopiero podstawa do ujęcia środków w budżecie. Cokolwiek w tej chwili byście państwo napisali, mnie się wydaje, że to było nierealne źródło na tą chwilę finansowania inwestycji. Ale tą realność ocenia kto? No nadzór, Regionalna Izba Obrachunkowa. Dziękuję. Kto chciałby zabrać głos z państwa jeszcze? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2022-2026. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oddano 14 głosów. 6 głosów za, 7 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się, a więc uchwała nie została podjęta. Punkt kolejny, punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasta Złotów współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan Stanisław Wełniak. Czy ja mogę przynajmniej jakąś ogólną uzyskać odpowiedź, jaki jest zakres rzeczowy ewentualnie tych wspólnych inwestycji w ramach tego programu
i jaki jest tam, załóżmy, no, proponowany podział tych nakładów inwestycyjnych na poszczególnych gestorów tego porozumienia. Ponieważ, jak pamiętam, to dotyczy takich zadań, które są ponad, że tak powiem, miejskie, gminne, dotyczą regionu. I no, jako idea to jest słuszny pomysł i należy go realizować. Natomiast czy już są jakieś uzgodnienia, ewentualnie plany, które by wskazywały, że załóżmy, no, będą pieniądze w jakimś tam programie, załóżmy w kulturze, czy w oświacie, czy w drogownictwie. I one będą realizowane w części, tam załóżmy w pile, w tej zdecydowanej, bo to tam wielkość tej gminy również liczy. I jaki jest udział wtedy tych poszczególnych gestorów, a więc gmin tutaj Złotowa, prawda, Krajenki i tak dalej, i tak dalej. Czy już na tym etapie są jakieś tam wstępne uzgodnienia, czy ich nie ma? Dziękuję. Pan burmistrz, proszę. Szanowni Państwo, zintegrowane inwestycje terytorialne to jest sposób na to, aby wykazać bardziej strategiczne przedsięwzięcia. Chcemy stworzyć to zintegrowane wykaz tych zadań wobec takiego subregionu wokół Piły, a więc dotyczy to Trzcianki, Ujścia Szydłowa, Piły, Kaczor, Krajenki Wysokiej, gminy Złotów i miasta naszego oraz miasta Chodzież i gminy Chodzież. To bardzo ważne, aby móc przystąpić do tego. Na podstawie tej uchwały będę mógł podpisać porozumienie międzygminne i z nowej perspektywy unijnej będą kierowane środki dla tego ZIT-u poza konkursem. To są raczej dość duże środki na inwestycje w obszarze transportu niskoemisyjnego, sieci ścieżek rowerowych i inne obszary, to mniej kultura, bardziej takie twarde, głównie będziemy się skupiać pewnie na ścieżkach. Wyniknie to dopiero jakby plan, podział zadań i rodzaje zadań, będzie to efekt przyjętej strategii rozwoju tego subregionu. Te gminy po przystąpieniu, zawiązaniu się sfinansują kolejny dokument miękki, czyli plan działania dla tego regionu, na przykład właśnie w kontekście najpilniejszych potrzeb budowy ścieżek rowerowych choćby. To pozwoli nie konkurować ze sobą między gminami. Gdyby gmina wiejska się składała projekt o ścieżkę, nie wiem, od Klukowa do Krajenki, a my na innym odcinku, na przykład w Zwierzyńcu, będzie to indywidualnie rozpatrywane i konkurowało między sobą. Kiedy wykażemy, że jest to zintegrowany przebieg służący docelowo do skomunikowania alternatywnie Złotowa z Piłą, no to będzie miało to charakter strategiczny i będzie można na większą skalę przystąpić. To taki przykład, ale to mówimy o takich dużych właśnie zadaniach. Nie, takie kierunki będą wypracowane, jak przystąpimy i utworzymy tą organizację, zlecimy opracowanie strategii rozwoju tego obszaru. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kulasek, proszę. Jeśli można, do pana burmistrza pytanie, czy wiadomo o kosztach przystąpienia gminy do tego programu? Jak to się będzie odnosiło, czy w zależności od ilości mieszkańców, czy inny sposób? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz? Koszty będą dotyczyły opracowania tego dokumentu na początek i to będzie uzależnione od liczby mieszkańców, więc główny ciężar będzie pewnie na mieście Piła przypisany. Ale co do kwoty nie, bo to będzie, po prostu poznamy ją w momencie, kiedy ogłoszą przetarg i wyłonią wykonawcę tego opracowania dokumentu strategicznego. Generalnie środki, o których mowa w innych takich ZIT-ach, to na przykład wokół Poznania 196 milionów euro, wokół aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 69 milionów euro. Wcześniej taki ZIT funkcjonował z pominięciem miasta, nazywał się inaczej, OSI, Obszar Strategicznej Interwencji, obejmował Leszno, Piła, Konin i Gniezno i bardzo na tym skorzystali, choćby w Krajence. Tutaj też była, wyremontowali dworzec w Pile na przykład, nie? Także w Krajence też. Nie? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę, zatem przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Złotów współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerstwa w formie porozumienia międzygminnego.
Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 13 radnych. Przed chwilą sesję Rady Miejskiej opuścił pan Grzegorz Szulera, a więc wszyscy oddali obecnie głos. 13 głosów za, uchwała została podjęta. I punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskich obszarów funkcjonalnych do Piły. Nie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego do Piły. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Oddali wszyscy obecni głos. Radni, 13 głosów za, uchwała została podjęta. Szanowni Państwo, to był ostatni punkt dzisiejszego porządku obrad. Porządek obrad został wyczerpany, zatem zamykam 41. sesję Rady Miejskiej w Złotowie. Dziękuję. Proszę Państwa, gdyby można, aby pozostałe osoby, które chcą posłuchać sytuacji na temat Ukraińców, mogę zaoferować, co robimy, gdybyście Państwo chcieli, opowiem, na jakim jesteśmy etapie, a potem w drugiej jeszcze części, gdyby zostały osoby, które reprezentują nasze miasto w Związku Gmin Krajny, w związku z tym, że przygotowywany jest przetarg na kolejny odbiór i zagospodarowanie odpadów. Mogą zostać wszyscy chętni, ale trzeba byłoby dać wyraźny sygnał, jak ten przetarg należy przygotować, tu w kontekście szczególnie jakby sektorów, wydzielenia Złotowa, kosztów, tych wszystkich wątpliwości, które przez ostatni okres słyszeliśmy. Także chętnie Państwu zreferuję te dwie kwestie i chciałbym, żebyśmy wypracowali jakieś stanowisko co do spraw śmieciowych.